Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Matygonix i witam was w kolejnym odcineczku, już 80. odcineczku z serii M-Creek, oczywiście w grze Farm Simulator 22. No dzisiaj już 80. odcinek, naprawdę leci to szybko, no i ogólnie w dzisiejszym odcinku w końcu rozpoczynamy sobie hodowlę krów, ponieważ kilka odcinków temu, jak pamiętacie, była rozbudowa, no i postawiliśmy sobie, że tak powiem, tą oborę na krowy, ale jeszcze tych krów sobie nie zaczęliśmy hodować, tylko po prostu ona tutaj tak stała i, że tak powiem, czekała. No i dzisiaj właśnie te krówki sobie zakupimy. Na początek kupimy sobie tych krów ogólnie 12, ponieważ to przyczepy, którą wypożyczyłem, wchodzi 6, więc na dwa razy pojedziemy, więc właśnie wsiadamy do Maceja, więc najpierw kupimy sobie dzisiaj krowy, właśnie. Później będziemy kupować sobie jeszcze paszowóz, który właśnie potrzebujemy. No i ogólnie później, na koniec, że tak to powiem, będziemy sobie robić paszę. No i w sumie na sam koniec będziemy, już jak to ogarniemy wszystko, no to pójdziemy kosić sobie rzepak. Właśnie rzepak sobie pójdziemy kosić, bo już tam sobie zacząłem. No i będziemy kontynuować te żniwa rzepaku. Także no dzisiaj odcinek myślę, że będzie ciekawy. Ciekawsze jest dla mnie to, że muszę nagrywać go drugi raz, ponieważ za pierwszym razem, jak go nagrywałem, no to niestety sterowniki od mikrofonu się odinstalowały. No i muszę od nowa ten odcinek nagrywać, ale co chcę zaznaczyć, to, że zaznaczyłem tego moda na realistyczną kamerę. Jak widzicie, jak się obracam, to obracam je w taki realny sposób. Ogólnie mogą być małe przycięcia w dzisiejszym odcinku, ale to przez to, że znowu była głupia aktualizacja, która po prostu mi tutaj laguje grę, więc jeżeli będą jakieś małe przycięcia w dzisiejszym odcinku, to po prostu już nie moja wina, ponieważ była głupia aktualizacja, więc no już nic nie poradzę. Kurde, jeszcze chłopiec nie wyjechał. Więc no niestety. Więc lecimy sobie właśnie kupić te krówki. No i jak sobie zakupimy krówki, no to będziemy mogli zakupić paszowóz. Ogólnie mam strasznie cichą grę, bo ja mam ściszoną grę ogólnie po odcinku z, że tak powiem, który nagrywałem przed chwilą z rolników na Brzozówce, który się pojawi najprawdopodobniej w poniedziałek, także właśnie tak. Jutro planuję wrzucić ogólnie Huntera, ponieważ mamy dzisiaj nagrywać Huntera sobie. No i w końcu ten Hunter się pojawi, no bo już miał być dosyć dawno, ale tak jakoś wyszło, że nie było. No i ogólnie kupujemy sobie krowy te, czyli tak jakby średnie, że już prawie dorosłe, ale jeszcze dorosłe nie są. Ale już będą nam dawać mleko, dlatego kupujemy sobie te. Oczywiście kupujemy maksymalnie, ile wchodzi do przyczepy. Dobra, elegancko. Ogólnie pieniądze mam z tego, stąd, że dokończyłem wszystkie roboty poza odcinkiem, sprzedałem słomę, no i stąd właśnie mam tyle pieniędzy. I ogólnie jeszcze naszych plonów, to właśnie już wam pokażę zresztą. Pszenicy mamy 37 ton, ponieważ 8 ton już wsypałem kurom, ale mamy aż prawie 150 ton jęczmienia, także no na... Naprawdę bardzo dużo. O Boże, ja zapomniałem, że trzeba przecież to złożyć. Kurde, nieważne, sorry widzowie, ale żebym się zamyślił. Więc możemy już sobie jechać. No ta kamera jest naprawdę rewelacyjna, patrzcie, mogę sobie tak zrobić, możemy sobie obrócić się. Naprawdę fajna, już zresztą na niej grałem sobie na właśnie odcinku, którym nagrywałem przed chwilą z Dawidem. Właśnie z rolników. No i naprawdę ogólnie fajny odcinek wyszedł, także serdecznie zapraszam na poniedziałek lub wtorek, gdzie się ten odcinek właśnie pojawi, ponieważ jutro w planach chcę, mam w planach jutro wypuścić Huntera. Co prawda ten odcinek z M-Creeka miał być wczoraj w piątek, ale niestety no zepsuło się nagranie, nie chciałem mieć tego drugi raz nagrywać, dlatego nagrywam to dzisiaj. No i dzisiaj w sobotę to oglądacie, także miłej soboty ogólnie życzę. No i dzisiaj, jeżeli wszystko się uda, no to zapraszam o 18 na live'a właśnie do mnie, bo będzie prawdopodobnie live, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeżeli internet nie wywali ani nic w tym stylu, no to o 18 dzisiaj będzie live, także serdecznie zapraszam. A my teraz władujemy sobie właśnie krówki, tylko musimy sobie tu, że tak powiem, cofnąć. No trochę widzę pścina ta gra, ale tak jak mówię, no już nic nie zrobię, była aktualizacja pierdolnięta i
i że tak powiem, niestety to lagować będzie, ale no już trudno. Więc dobra, możemy sobie to z powrotem, że tak powiem, otworzyć. Znaczy zresztą tutaj to chyba można te wrota otworzyć jeszcze. Tak, to można otworzyć. Tak, to można otworzyć, tylko ta beczka tutaj stoi. Ale to ogólnie można otworzyć. Dobra, no mamy 6 krów. Tutaj te krowy już się pojawiły, także spoko. Lecimy sobie po kolejne 6. No i jak sobie kupimy, no to będziemy mogli już sobie polecieć i kupywać paszowóz. Właśnie, o, zapomniałbym pokazać. Ogólnie ten kultywator nie bez powodu wystawiłem, ponieważ jak widzicie, w tej wiacie wyrosły chwasty. Nie zmieniałem tego, bo wygląda to moim zdaniem naprawdę fajnie. I zobaczcie, przez te dziury tak jakby powrostały chwasty, no i tak to wygląda. Moim zdaniem spoko, więc to zostawiłem, bo chciałem wam pokazać i chyba nawet tak to zostawię, bo nawet fajnie realnie to wygląda, więc dajcie znać, co wy o tym myślita. A my sobie lecimy właśnie po kolejne krówki. A właśnie, i bym zapomniał pokazać. Jak widzicie, kurde, jak... O, właśnie, tak sobie wyładowałem tutaj słomę. Mamy tutaj jedną przyczepę słomę wyładowaną, no i mamy tą przyczepę kiszonki. Więc w taki sposób to właśnie się prezentuje. No moim zdaniem wyszło to fajnie. Dzisiaj zresztą będziemy sobie ładować to, bo będziemy dzisiaj robić jeszcze TMR sobie. Także spoko. Jedynym plusem jest to, że wiem już ile trzeba czego do paszowozów wrzucić, żeby się TMR zrobiło. Także no spokojnie sobie to dzisiaj ogarniemy. Więc spoko, a my sobie lecimy. Boże, jak mi tu wyjechał przez drzewo, że mnie widział. Więc sobie lecimy. No co prawda trochę na siłę nagrywam ten odcinek, no bo muszę go jeszcze raz nagrywać, a nienawidzę czegoś drugi raz nagrywać tego samego. Ale no po prostu już muszę. Tak to już czasami bywa, więc no już nic nie poradzę. Także lecimy sobie po te krówki, kupimy sobie krówki i będziemy mogli sobie kupować paszowóz. Ogólnie postanowiłem, że kupimy sobie paszowóz ten z poprzedniego farminga. Znaczy w sumie pokażę wam dokładnie jaki, tylko czekajcie, to jest zwierzęta. Kupujemy sobie ten paszowóz, ponieważ ten moim zdaniem będzie za mały już na początek. Dlatego kupimy sobie ten, dobra, bo tu zjechałem. Ten za 45 tysięcy sobie kupimy. No i nim sobie będziemy właśnie pracowali. Tylko najpierw jeszcze, zanim będziemy robić TMR, to będę musiał sobie pościelić słomą, ponieważ słomy się nie da wrzucić tak o, tylko trzeba właśnie maszyną tą. Wiem, że jest jeszcze maszyna do ścielenia, ale nie będę jej kupywał, tylko mogę sobie to paszowozem po prostu zrobić, więc nie ma sensu. Dlatego zanim będziemy jeszcze robić TMR, to sobie pościelimy tym krówką. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to dokładnie wygląda w tej zakładce, wiadomo. Także no możemy sobie tu roztwierać. O, elegancko. No i kupujemy sobie kolejne 6 krów. Dobra, fajnie. Możemy sobie zamknąć. A tu no, widzę, tak kurde, jak nie wiem, jak jakieś worki, że tak powiem. Ciasno one chyba tam mają, ale dobra. Jedna drugiej dupę wącha, ale mam nadzieję, że tak powiem, nie zdechną zapachu swojego. No i co, zawieziemy sobie te krówki. Jedynie co mnie boli, to to, że one wszystkie chyba będą wyglądać tak samo. Przynajmniej te w przyczepie wyglądają tak samo, a jak będą wyglądać tam, no to jeszcze zobaczymy. Ale na pewno jestem ciekaw, jak szybko te mleko będą tworzyć. No bo 12 krów to nie jest jakoś mega dużo na start, nie chciałem więcej kupywać. Bo jednak no wiem, że one podobno bardzo dużo tego pokarmu biorą, więc kupujemy na razie 12 na początek, zobaczymy jak to będzie iść. Wiadomo, że one się będą rozmnażać z czasem, także wiecie, Boże, jak one czasami te samochody tak dziwnie jeżdżą, że nie wiem, ale trudno. Także my sobie lecimy, będziemy mogli sobie to wyładować, właśnie te krówki i będziemy mogli kontynuować. Właśnie. Dobra, tutaj sobie skręcamy. No kurde, te lagi mnie już denerwują, ale oczywiście co chwilę teraz są aktualizacje, przez które te lagi się pojawiają. Ogólnie w polu nic nie robiłem, żadnych kul nie orałem ani nic. To wszystko będzie, wszystkie te prace będą w najbliższych odcinkach. Właśnie jakieś talerzowanie chcę, mam w planach zrobić ogólnie. Także no dobra. Otwieramy sobie przyczepę i cofamy. Okej. Okay. Czekajcie, teraz tak, to trzeba kliknąć, przenieść do hodowli, dobra, elegancko. Mamy wyładowane krówki, możemy sobie nawet to zobaczyć w zwierzętach, jak to wygląda. Dobra, czyli tak, dojrzałość płciowa 66% jest na razie.
I tak, wydajność 0 na razie, mleko 0, słomę trzeba, gnojówka tutaj też się pojawia. TMR daje 100%, siano 80%, trawa 40%, no dobra. Także spoko. W sumie wiecie co, musimy stąd teraz wyjechać, bo jak będziemy robić TMR, to nam będzie to przeszkadzało, dlatego musimy jakoś tu wycofać, bo już tam w sumie nie będzie potrzebna ta przyczepa z Masejem. Już dzisiaj Masej spełnił swoją robotę. O, tak sobie postawimy tutaj ładnie, bardzo ładnie. A my się teraz tepamy, że tak powiem, na sklep do naszego starego Maseja, ponieważ sobie musimy kupić właśnie to, że tak powiem, ten paszowóz. Także dobra, kupujemy sobie to. Nic nie można zmieniać, także kupujemy 45 tysięcy. Dobra, elegancko się pojawił, także spoko, więc my sobie siadamy do naszego Masejka i będziemy mogli sobie załadować. No ale kamera ogólnie fajnie wygląda. Dajcie sami znać, jak wam się podoba. No ja na pewno będę na niej grać częściej, bo to tak naprawdę zastępuje filtraka. Więc wiecie, to tak jakbym na filtraku grał, tylko że nie gram, tylko że to jest po prostu mod, także wiecie o co chodzi. Bardziej ten mod pasuje na właśnie takie polskie sery niż takie ten jak tutaj na Mkriko, ale w sumie też spoko to wygląda, także także wiecie, czemu nie mogę podczepić tego tej maszyny? Chciałem to podczepić, ale coś się chyba popsuło. Kurde, czemu nie mogę podczepić? Nie gadajcie, że ten mod zbugował mi, bo ogólnie na odcinku, co nagrywałem z Dawidem, Dawid też nie mógł podpinać i to chyba widzę, że to przez tego moda niestety tak się teraz dzieje, bo nie mogę w ogóle podpiąć tej maszyny głupiej, bo nie mam żadnego moda zaznaczonego, a mi nie podczepia przyczepy. Znaczy przyczepy, paszowozu. Dobra, wiecie co, widzimy się po restarcie. O, bo muszę zresetować grę. Dobra, ogólnie jestem po cięciu, po prostu nie mogłem, okazało się, że nie mogłem podczepić maszyny z tego powodu, że nie zbugowała mi się gra, tylko po prostu zapomniałem, że przypisałem sobie klawisz na ta, że tak powiem, przybliżanie na Q, a przecież na Q się podpina maszyny i dopiero teraz się zorientowałem, z 5 minut chyba siedziałem, ale na szczęście już wiem o co chodziło, już się zacząłem wkurwiać, że coś się zjebało, ale na szczęście wszystko dobrze działa. Boże, Jezus Maria, po prostu chciałem przybliżyć kamerę, już bym się przyzwyczaił, że na kusie to robi i kurde, żebym paszał do robię. No normalnie kiedyś jak będzie fany moment, to pewnie ten moment będzie, żebym odpiął, żebym paszał, no nieważne. Po małych problemach technicznych możemy sobie wracać na gospę. Mamy nowy paszałos, także bardzo fajnie. Także lecimy. Po wczytaniu od nowa gry nie latałem po mapie, więc kurde, jak będzie znowu zacinać, to się już po prostu się nie będę denerwował i nie denerwujcie się, no bo niestety była aktualizacja, ja ją dopiero dzisiaj zrobiłem, także wiecie, nie miało kiedy to jeszcze czasu serwer, bo to wiecie, to po prostu trzeba po każdej aktualizacji po prostu trzeba trochę polatać po mapie, trochę żeby ten serwer tutaj wchodził. To wtedy po prostu te lagi już się unormalnią, po prostu już nie będzie ich, no bo po prostu po każdej aktualizacji te przycięcia są, więc po prostu to już nie jest po prostu moja wina, że one występują. Już się bałem, że ten mod po prostu coś zepsuł, ale na szczęście to ja jestem głupi i źle przypisałem klawisze, że tak to powiem, ale już trudno. Dobra, ogólnie tak, bo możemy, tutaj to wygląda tak, że możemy sobie włączyć ten paszowóz już. I teraz tak, zanim zrobimy sobie TMR, sobie ustawię kamerę, zanim sobie zrobimy jeszcze TMR, to weźmiemy sobie najpierw belki słomy i pościelimy krową, bo najpierw musimy sobie tym krówkom pościelić, ponieważ tu jest słoma, więc musimy to zrobić paszowozem. Z tego, że nie kupiłem, z tego powodu, że nie kupiłem maszyny do ścielenia, bo nie ma sensu, to będę robił to paszowozem po prostu. I z dwie belki tutaj jakoś wchodziło, z tego co pamiętam, jak żem nagrywał pierwszy raz, więc bierzemy sobie. No moim zdaniem fajnie, żebym to pod to wiatą ułożył, dajcie sami znać, oj, żem wywalił. Dajcie sami znać, jak, czy to fajnie wygląda, no moim zdaniem tak. Tak, spoko, dobra, możemy to wrzucić, niech to się tam robi, a my weźmiemy sobie jeszcze jedną belę i będziemy mogli sobie
pościelić właśnie tym krówkom naszym. Zaraz zobaczymy zresztą, jak one tam chodzą, bo w sumieśmy zbytnio jeszcze nie sprawdzali. Dobra, elegancko. Na razie to możemy zostawić. Ogólnie tak, pójdziemy sobie i zobaczymy, jak to wygląda. Okej, okay, no tutaj mamy krówki. Czy tak to powiem? One jednak nie wyglądają tak wszystkie tak same. Ta jest czarna. Chyba ta jest taka inna. No. Także spoko. No ogólnie krowy wyglądają fajnie. Fajnie, no zbytnio tutaj to nie widać, bo jest straszny cień, więc nie widać po nich, że ładnie wyglądają, ale ogólnie są naprawdę ładnie dopracowane, także naprawdę spoko. A my możemy sobie teraz wziąć im pościelić. Tylko jeszcze tu wjechać oczywiście. No, jak na oborę oryginalną, naprawdę tu się twórcy postarali. Naprawdę mega mi się to podoba, także wiecie, dobra. Teraz jeszcze elegancko, że tak powiem, wjechać. Kurde, znowu nie ten przycisk nacisnąłem, no ja pierdolę, no po prostu sorry widzowie. Żebym już się przyzwyczaił do kurze, no na kurze to robi. Dobra, możemy sobie tutaj teraz to wysypać. Czekajcie, żeby to sypało. O, na dobrą stronę. Dobra, no i elegancko się nam to ścieli, więc spoko. O, to się tam ścieli, dobra. Więc git. Dobra, elegancko mamy pościelone. Tu widzę, że wejdzie tego więcej nawet. Można jeszcze jedną belkę tutaj dać. Także w sumie już pościelimy do pełna, żeby nie było. Tylko że pościelimy sobie tutaj, znaczy wsadzimy sobie tą belkę tutaj, co tak luzem stoi, bo ona chyba była mniejsza z tego co pamiętam, nawet sobie zobaczę. Nie, to była taka sama, ja to chyba dodałem, nie wiem czemu, ja myślałem, że ona jest mniejsza, dlatego ja to dałem, ale... Dobra, w sumie niech sobie leży, nawet to ładnie wygląda. Później ją wezmę innym razem, teraz to jeszcze jedną weźmiemy, żeby, że tak powiem, im tym krowom naszym pościelić na 100%, w sensie, żeby już po prostu miały. No i będziemy mogli zacząć sobie robić TMR. No i jak sobie zrobimy TMR, to ogólnie będziemy mogli sobie już lecieć, pokosić ten rzepak w końcu. Także dobra. Weźmiemy sobie jeszcze to i sobie będziemy mogli to wyładować. Tylko że to teraz tam wchodzi w końcu 20 ton, czy jak do tej sumy wchodzi? Nawet szczerze powiem, nie wiem. Jestem ciekaw, na ile im to starczy. Także to sobie zobaczymy. Dobra, możemy sobie tu wjeżdżać. O. Dobra. I możemy sobie wysypywać. Nie no, moim zdaniem akcja z krowami fajna. Aha, widzę, to na słomy została. Dobra. Ogólnie tak, w sumie nie muszę jej wysypywać. Bo ogólnie tutaj tak to wygląda, że będziemy musieli wsypać jedną niecałą belę słomy. Także od razu w sumie, można to włączyć, to żeby to działało. Od razu możemy sobie wziąć belę słomy, od razu i jedną i sobie załadować. Także teraz zaczynamy sobie robić TMR. Właśnie, dobra, tylko trzeba tą jedną belę wziąć. Oj, kurde, żeby tego stogu nie rozwalić, bo trochę szkoda będzie. I teraz tak, musimy tak zrobić, żeby wsypać tutaj tak jakby do 5 ton w tym paszowozie tej słomy, żeby po prostu wyszło to tak jak trzeba. Dobra, no i chyba będzie git. Dobra, jest git. Teraz możemy odstawić sobie tą belę. Trochę dziwnie to wygląda, że ona się nawet nie zmniejszyła, ale to no wiecie, to już logika farminga. I teraz bierzemy sobie jedną belę kiszonki. Wiem, nie powinienem takimi widłami brać, tylko specjalnymi innymi, ale już wywalone, już nie zwracajmy na to uwagi. Także teraz bierzemy sobie jedną belę kiszoneczki i będziemy musieli zaraz jeszcze wziąć dwie bele siana. Właśnie, no i kiszoneczka nam się, znaczy nie kiszoneczka, tylko TMR nam się elegancko zrobi, no i będziemy mogli sobie go dać naszym, że tak to powiem, krowom. W sumie czekajcie, ja sobie wezmę może tak. Ja sobie zrzucę, pozwólcie, o tak, o ręcznie, o taki sposób. Dobra, i możemy sobie cofnąć i będziemy mogli sobie to wsypać. Elegancko, dobra. Także siana do TMR będzie najwięcej szło, także te siano trzeba będzie najczęściej właśnie tutaj
przygotowywać i robić ogólnie, dobra. No i teraz nam się to wszystko miesza, no i będziemy mieli eleganckie TMR. Jak widzicie, wszystko musi być, te liczniki wszystkie muszą być na zielonym. No i w tej chwili powstało nam TMR. Co prawda już całego paszowozu nie zrobiłem do pewna, ale już trudno. Więc teraz musimy sobie tutaj wjechać, tylko muszę wymanewrować. Dobra. No i teraz sobie wjeżdżamy. Boże, jak ten masek głośny w ogóle jest. Strasznie. Dobra. No i teraz tu wjeżdżamy. I możemy sobie wyładować TMR. Co jest? Czy mnie wyładowuje? Chyba trzeba cofnąć. Nie mogę jeździć. Dobra, to trzeba w miejscu stać. No i teraz wyładowujemy TMR. No i tutaj nam się to elegancko właśnie napełnia. Jestem ciekaw, ile tego trzeba będzie wysypać. Tu widzę, tutaj może z dwa paszowozy na spokojnie zrobić. Także no. No ale ogólnie krówki już mają, że tak to powiem, nasypane TMR-u. Także możemy sobie wyłączyć to. Mamy nasypane TMR-u, więc w sumie w zasadzie tyle. No można jeszcze im dać tutaj siana. Po prostu samo siano wrzucić, więc możemy tak w sumie w zasadzie zrobić. No trawy im nie dam, bo trawy nie mam samej, ale mam siano, także możemy im dać siano. Także weźmiemy sobie nie wiem, dwie belki siana i im damy. Także no, tylko ja nie wiem, czy nie będzie trzeba tak tego siana, tak samo jak ze słomo było. Zaraz się to okaże zresztą, czy mogę sobie tak to wyładować, czy muszę do paszowozu. Ta muszę. O, nie muszę do paszowozu, dobra. I mamy. Tu widzę tego siana dużo, nie? Wezmo. A więc wrzucimy im jeszcze z dwie belki. No i będzie git w sumie. Dobra, możemy wziąć w sumie nawet trzy, jeżeli się uda. I będzie. Będzie git. No i tak sobie będziemy karmić te właśnie krowy. Także spoko, bo chciałem być już od początku przygotowany na TMR, więc się udało. Więc spoko. No trochę żebym zlekał z tymi krowami, no bo dzisiaj już 80 odcinek, ale już trudno. O, dobra, nie wciągnęło, widzę wszystkiego. Ale już jest 100% tak jakby tej. No, na maksa jest to po prostu. Więc spoko, więc to już można zabrać w zasadzie. Ale muczę te krowy. Dobra. Możemy w sumie odstawić sobie fenda tutaj, w tym miejscu. Czyli już więcej TMR nie mogę wsypać, bo wsypałem siano. Czyli albo wsypujemy siano, albo TMR. Czyli tak to działa. No dobra. Także na moment wszystko ogarnięte. Zdrowie to podskoczy, jak po prostu przewinę trochę czasu. Także no, spoko. Mamy krowy. Także fajnie. Więc my możemy w zasadzie teraz sobie lecieć. I będziemy mogli sobie zrobić żniwa. Także w sumie ja się tepnę, nie będę, że tak to powiem, już bieg, tylko się tepniemy, o. I sobie możemy zaczynać elegancko żniwa. Jeszcze damy wykryć szerokość, o. Włączamy i możemy sobie kosić. Tutaj elegancko. No. O Boże, jak się lagowało trochę, ale już jest git. Także no, możemy sobie kosić, tak jak mówię. Spoko, możemy sobie kamerę też przybliżać, mega fajnie to wygląda przy tym, także wiecie, naprawdę mega się mi to podoba, także spoko, więc troszeczkę sobie tutaj pokosimy tego, w sumie nie przywiozłem tu przyczepy, by się przydało przyczepę podprowadzić właśnie i przyprowadzić, w sumie nie podprowadzić to sąsiadowi można, ale już mniejsza. W sumie tu trzeba rumnąć poprzeczniaka, więc tu rumniemy poprzeczniaka, żeby po prostu mieć. No i będzie git. Dobra. Możemy sobie kosić. Nie no, ta kamera jest naprawdę rewelacyjna. Dajcie sami znać w komentarzach, jak się wam podoba. Bo moim zdaniem jest rewelacyjna. Właśnie, możemy sobie przybliżać. No przy koszeniu to jakbym bizonem w sumie kosił, takie przybliżanie, nie? Jest. Można powiedzieć, także no spoko to wygląda, możemy się przybliżyć, zobaczyć na przykład jakie tutaj mamy rzeczy i tak dalej, przyjrzeć się tym kombajnowi lepiej, o, szybko możemy zobaczyć, że tak to powiem, no to są już ostatnie żniwa w sumie tym kombajnem,
Także możemy właśnie już dzisiaj, możecie ostatni raz popatrzeć na ten kombajn, bo tak jak mówię, już w następnym sezonie, następne żniwa już będą na nowym kombajnie. Także wiecie, o co chodzi. Dobra. Także ostatnie żniwa właśnie już tym kombajnem, no naprawdę 19 godzin jak widać mam aż nabite w tym kombajnie, no także no naprawdę dużo nim żniwowałem. Długo zresztą go miałem, no bo kupiłem go chyba w 30 odcinku, mamy 80, także no naprawdę długo u mnie służył. No ale już jest on za mały po prostu, no i mi się znudzi po prostu, także nowy kombajn w następnym sezonie kupujemy. Także spoko, no, no po nowym kombajnie będziemy w pola iść na pewno i będę chciał sobie kupić pole numer 40 i pole numer 42 i będę chciał tutaj z tych trzech zrobić jedno tutaj takie duże pole. Właśnie, jeszcze propos jednej rzeczy, o której zapomniałem już przez dwa odcinki, bo miałem pokazać to już w poprzednim odcinku, czy tam nawet już wcześniej, jakżem to łąkę zrobił, bo żem tego chyba nie pokazywał, z tego co pamiętam, dlatego teraz się przebiegniemy i wam pokażę, ponieważ przesiałem właśnie łąkę, wiadomo, teraz już tam tego lasu nie ma, więc łąka się powiększyła, ale w sumie wam pokażę jak to wygląda. Dobra, już to łowiec, żebym topnął. Łąka teraz wygląda, no jest o wiele większa, bo ogólnie wyszło tak, że tutaj dodałem płot, w taki sposób to dodałem, no i tutaj jak widzicie już wycięte stopniaki, no jest powiększona łąka, że tak to powiem ładnie, zasiana od nowa, gdzie można sobie ją nawozić i wiadomo wszystko robić, także no łoneczka teraz jest naprawdę dużo większa. Także sianokosy będzie się o wiele fajniej robiło na niej, także spoko. Więc no. Tu widzę 54% mamy już, także sporo. Nawet ładnie sypie ten rzepak, także jestem, że tak to powiem, zadowolony. Dobra. Trochę się na ryncie nie przytrzymał, ale dobra. Także możemy sobie tu dalej kosić, no i w sumie powoli będziemy sobie kończyć dzisiejszy odcinek. Także mimo tych przycięć i tej wpadki w sumie, no to wyszedł moim zdaniem ten odcinek bardzo fajnie. Także jeżeli wam się spodobał, no to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę. Oczywiście mile widziana łapeczka w górę. Więc no, jeszcze tu trzeba będzie przyczepę przeprowadzić. Ale w sumie już będę kończył odcinek, także w sumie nie będę sobie tym głowy zawracać. Ogólnie z wgrywania ścierniska na rzepak zrezygnowałem, bo jednak no rzepak jest niski tutaj w tym farmingu, także postanowiłem, że nie będę jednak wgrywał wyższego ścierniska, tylko zostawiłem już takie, jakie po prostu jest. Chyba, że będziecie mega chcieli, no to wgram je, bo mam je, tylko że go nie wgrałem, także no. Dobra, my sobie dojeżdżamy do końca i myślę, że będziemy mogli sobie kończyć dzisiejszy był odcinek już. Także no dobra, możemy sobie w sumie się zatrzymać. O. Także co, jeżeli odcinek się wam spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę. I co, trzymajcie się i cześć!